Siemanko, witam na Magnesie. Tutaj po lewej stronie mamy zamek w Ostródzie, właściwie tyły zamku. A tutaj zaraz będzie rzeka Drwęca płynęła, czyli kolejny odcinek tej rzeki będę przerabiał. Kiedyś łowiłem tutaj z Dario z mostku, a teraz mam zamiar wejść do wody. Może się uda. Tu jest taka dzika ścieżka, która prowadzi do kładki. Trochę dziwna rzecz, że nie ma dokładki dojścia zwykłym chodnikiem, tylko ścieżką udeptaną, no ale okej. No i chciałbym tu wejść do tej wody. Pamiętam, że tutaj jakaś bestyjka była. Nie mogliśmy jej wytargać. Trzeba jakoś tu zejść, ale wysoki brzeg jest. Muszę zejść chyba tutaj przy wierzbie. Wykorzystam tutaj te betonowe umocnienia, które się troszeczkę zawaliły. No i dzięki temu ułatwiły mi zejście. O, dość głęboko tutaj będzie chyba. O, bardzo przyjemnie. Woda krystalicznie czysta. Dobra, łowimy. Łapią tutaj się wszędzie pręciki z umocnień betonowych. No i te pręciki są w betonie nadal, tkwią. A jest pierwszy fancik. Kawałek widocznie się odłamało. Jest sporo gruzu. Po minucie chodzenia. Słuchajcie, jest tu coś, co przypomina jakiś sygnet. Magnes tego nie chce złapać. A tutaj schowało się. Magnes tego nie chce złapać. O, tutaj. Spróbuję to wziąć, ale to będzie kosztowało mnie zanurzeniem. Może jakiś patyk wezmę, na patyka nabiję. O, to będzie lepsza opcja. Wziąłem tutaj od czarnego bzu patyka. Ciekawe, czy się uda mi to nadziać. Ja pierdzielę, mam to. Ja pierniczę. Teraz trzeba to podnieść. Co to jest? Co to jest? Pierścionek? Jakiś brzydki, ale jest. Tu obok chyba jest monetka, ale nie jestem pewien. Może magnes złapie. Ja pierdzielę. Dobrze się nie zanurzyłem. Jakieś badziewie. Jakiś pierścionek, ale widzicie, w środku się kruszy. Schodzi ta warstwa farby. Badziewie. Nie dziwne, że ktoś wyrzucił. Wyrywam coś z tych pieruńskich odmyntów. O! Elegancki karnisz. No, i piękny złomik przy okazji. O, mamy hajs. Mamy hajs i to gruby hajs. 10 groszy i grosz. Kapsli to ja już chyba wam nie będę pokazywał. Ale jest ich trochę tutaj. Coś złapałem. Jakieś włączniki. O, może trochę miedziuszki tu będzie. Na pewno kapsel jest też. Od telewizora chyba. Potencjometr. No, mamy tu jakieś rzeczy różne, czyli tak. Mamy felgę od roweru. O,
Piękna. Ale jeszcze tutaj coś jest. Wytargałem to tak lekko, ale to jest raczej aluminium. Może jakaś śrubka tu jest. Tak, tu jest śrubka żelazna. A tu jakiś wiatrak był chyba. Jakieś kabelki też są. No. Może jakiś żyrandol. Nie wiem. Ale chyba tak. Chyba tak, bo tu jest uchwyt taki. Kabelki idą przez tą rurę. Taki żyrandol. Aluminiowy. Bardzo dobrze. Ach, patrzcie na to. O kurczę. Siedziało głęboko. Przepiękny fan. Oczywiście w środku muł, który trzeba wypłukać. Mega fancik. Piękny. Bateria paskudna. Normalnie, proszę Państwa, jakbym wrócił na opatówkę. Garnek. Tylko że czerwony pasuje mi do rękawic. No i mega. Mega fancik. Co to jest? Nie wiem. Może do frytek. Tutaj przy sawki. Idzie. O, jaka przepiękna miseczka. O! Mam chyba pręta, którego nie mogliśmy z Dario wyłowić. Wygiąłem go trochę butem. Jest do góry, ale czy wyjdzie cały? Tego nie wiem. Idzie, idzie. Idzie. O, ale piękny. No nie. Śliczny. Chyba o to żeśmy haczyli. To był ten potwór. 2 lata temu. Nie dało się go wytargać z mostku. O. Tutaj staliśmy. Nawet nasze magnesy się szczepiły. No ale teraz z wody udało się to wyjąć. Chyba to było to. Chyba że coś jeszcze tu większego tkwi. Tego nie wiem. Proszę Państwa, coś tu zahaczyłem. To jest plastik. To jest plastik. A tu cegła. Tego zostaje. O, od razu lżej. Co to? Wieża. Wieża. Ha, kawałek wieży. No nie wierzę. Złapałem wieżę. Chyba pierwszą swoją. Trzeba jakoś ją na brzeg wytargać. Tutaj mam... pokażę Wam. Suszę swoje fanty pod mostem. Tam suszę rurę. O, proszę bardzo. Tutaj wisi wiadro podwieszone na gałęzi. A to trzeba będzie przerzucić od razu na brzeg. O, poleciało. Masakra. Wbiłem się tutaj na taki brzeg. Zawalone betony, śmieci i piękna rzecz tu wystaje. Piękna rzecz tu wystaje
z brzegu, ale nie do ruszenia jest. Dlatego tu jest. Tak to by już tu nie było. Drugi brzeg i takie kółko. I takie kółko. I tu coś mam. Ale myślicie, że to chce wyjść? Nie bardzo, ale wychodzi. Wychodzi. O! Przepiękny złomik. Przepiękny złomik. I jeszcze jeden, z tego samego miejsca. O, grubas. Piękny grubas. Taki łabędź. Od krzesełka szkolnego takiego. No, nigdy jeszcze nie złowiłem lotki, czy tam rzutki. Super, nie ma ostrza. No, ale ciekawy fant. No i taki tutaj gruby złomik. Pręcik w kształcie litery U. Albo C. Albo prawie A. No. Ale chyba raczej U będzie najlepiej pasowało do tego złomika. Ulala. Ja pierdzielę, co to jest? Co to mamy tu? Ach, wiadro? Nie! Konewka. Jaka konewa. Masakra. Masakra, co za piękny fant. Pełna muł. O, tu jest głęboko dość. Ale tam jeszcze coś jest obok konewki. Obok konewki jeszcze jest szkło na brzeg. Ła. Wyryłaś rzeczny wielorybie. Niestety jej stan jest niedobry, ale jest kompletna. Można powiedzieć, tylko nie ma końcówki od konewki. Czyli sitka. Sitka nie ma, jest ślimak na końcu, uwieńczona ślimakiem. Przepiękny fan. Okej. Mam tutaj dwie wersje suszarki. Jedna suszarka taka przyczepiana do ściany. Komplet bolców. A druga... Druga przywieszana do sufitu. W jednym miejscu. Ktoś nie bardzo nie lubił suszyć prania chyba. I jest piękny garnuszek. To jest cały czas to samo miejsce. Tam gdzie konewka. Zagłębie AGD. Walka. Walka, proszę Państwa. Myślałem, że to rower. Ale to chyba nie jest rower. Co to jest? Wieszak? Masakra. Chodź tu, bestio, wyłaź. Wyłaź. Fu. Mamy tu wieszak chyba. Magnes, Boże kochany. Wygląda na wieszak. To jest chyba dół, jeśli się nie mylę. Czy to jest rurka do nurkowania? Chyba tak. No a tutaj mamy o, proszę bardzo. Jaka szufelka, normalnie kompletna.
Kompletna szufla. To rzadkość. Mega. A tu jest jakaś bestia jeszcze pod tą szuflą, ale taka, że nie ma szans. Czasami trzeba odpuścić, niestety. Proszę Państwa, złowiłem coś takiego, ale tam piękna scenka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pisklaków płynie z mamą łabędzicą. Ciekawe, czy tutaj przypłynął. Postaram się nie ruszać zbytnio. No płyńcie, płyńcie, maluchy. Nic wam nie zrobię, o, syczy na mnie. Syczy na mnie. Zatrzymałeś się, co ja teraz zrobię? Jeszcze troszeczkę się mogę wycofać. Syczy dalej. Patrzcie, ile taki syf tutaj jest. Masakra. Trzeba to jakoś zabrać. Może tędy. Górą. Nie będę już się tutaj... A, tutaj jeszcze rura taka jest. To jest PCV. Masakra. Ale ładne. Odwróciłem się tyłem do nich i płynął. Pięknoty. Pomału kończę, ale jeszcze taką rakietę wyłowiłem. To co to było, kurczę? Ciężko mi powiedzieć. Czy to odkurzacz jakiś, czy pierun jasny? Suszarka do naczyń jeszcze. Suszy się mi rękawica, żeby pokazać wam tego fancika. Trochę mi zamokła kamera. No ale widać, trochę rozmazany obraz jest. Kotwiczka jest już zjedzona, ale sama ta rybka jest w świetnym stanie. O, tutaj ten na żyłkę uchwyt też jest w dobrym stanie. Tylko kotwiczka do wymiany. Fajny fancik. Spin mat 8 gramów. Ciężarek. Betonowane. Yes, of course. A lot of different stuff, like this shovel. part of car. Crazy. That's very good for you. You caring about the environment. Yes, I'm cleaning. Yes, the first thing I'm cleaning. Second time I will sell it. I earn some money. Okay. But this is just hobby, yeah. It's a hobby, but the biggest thing is not even the money. It's for the caring of the environment. Yes, that's right. May God bless you. That's right. Thank that's you. That's a very good thing. God bless you too. Hey, my friend. nice festival. Yeah, nice reggae festival. Great. Take care, mate. Proszę Państwa, podsumowanie będę robił takie tu z rynku. Już nie będę wyjmował tych rzeczy. No jest tego dużo, jak widać.
Także pozdrawiam. Niestety nie udało mi się tego potwora wyłowić. To jest ten potwór właśnie, co z Dario próbowaliśmy wyjąć. Już wiem, jak wygląda, ale jest wbetonowany. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, hej.